Cześć, z tej strony Krzysiek i witam Was po bardzo długiej przerwie na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego zniknęłem z social media. Jeżeli chodzi o Instagram, to od razu Wam powiem, że Instagram nie był dla mnie w ogóle przydatny. Nie mam żadnej firmy, nikomu nic nie sprzedaję, dlatego też postanowiłem, że te konto nie ma jak gdyby celu, aby go kontynuować. Poza tym bardzo często zdarzało się tak, że siedziałem po prostu na swoim telefonie i patrzyłem cały czas na Instagrama, zamiast robić coś naprawdę przydatnego, jak na przykład uczyć się języka japońskiego. Dlatego też ta aplikacja naprawdę mi zaczęła przeszkadzać. Do tego zacząłem się porównywać do innych ludzi. Wiecie, ten wpływ Instagramu niby nie istnieje, ale tak naprawdę jest, tak podświadomie. Nagle patrzycie na innych youtuberów, na innych ludzi, ich tryb życia. Mimo, że ja tutaj mieszkam w Japonii, porównuję się do innych. I nagle moje życie w Japonii nie wygląda takie wspaniałe. Wiecie, patrzyłem na moich znajomych, którzy są w Polsce. Oni sobie jeżdżą po Polsce, robią sobie grilla, piją piwko, chodzą po pięknych miastach, gdzie tutaj Japonia wygląda bardzo ponuro. Poza tym jeszcze tutaj przyjechał jeszcze ten sezon deszczowy, gdzie było cały czas pochmurno, cały czas padał deszcz. I wpłynęło to na mnie. Nagle stwierdziłem, że moje życie nie jest wcale aż takie wesołe, ale od razu też się obudziłem, tak popatrząc, że to jest wpływ Instagramu. Nagle stałem się smutny, nie jest to zbyt dobre, więc Instagram od razu powiedziałem papa. Dlatego też po kolei, kolejną rzeczą, która poszła, był Facebook. Stworzyłem stronę na Facebooku, ale ta strona działała tylko w jedną stronę, czyli ja coś wstawiałem na tą stronę, wy mogli się tylko komentować. Nie było jak gdyby rozmowy czy dialogu między wami, moimi kochanymi widzami. I na mojej stronie Facebooku miałem więcej ludzi niż mam znajomych na Facebooku, na moim koncie prywatnym. To było dość śmieszne, ale troszeczkę się pośpieszyłem z usuwaniem tej strony i straciłem nagle dostęp do tego. Starałem się jak gdyby odzyskać tą stronę, ale niestety Facebook ma 2 tygodnie jak gdyby czasu, aby odnowić czy wznowić tą stronę. Ja niestety za długo poczekałem i ta strona zniknęła. Ale w tym wszystkim jest coś bardzo dobrego. Stworzyłem nową stronę. Tym razem to nie jest strona, ale grupa. Grupa, gdzie możecie się dzielić swoimi pytaniami, swoimi doświadczeniami, jeżeli chodzi o Japonię. Ta grupa ma dokładnie taką samą nazwę jak poprzednia strona, czyli Krzysiek w Tokio. Zobaczycie malutki baner, Krzysiek w Tokio, Japonia, grupa Q&A, czyli możecie zadawać pytania i dostawać odpowiedzi. I ja dalej będę starał się odpowiadać na Wasze pytania. Jest to grupa otwarta dla wszystkich, możecie wstawiać pytania. Ja będę cały czas nadzorować tą stronę. Dodam jeszcze paru innych administratorów. Wśród moich stałych widzów jest parę osób, którym dodam prawa administratora i kiedy ja nie będę mieć czasu odpowiedzieć na Wasze pytania, to ktoś inny będzie w stanie to zrobić. Do tego wszystko będzie dość kontrolowane, aby na mojej stronie nie było za bardzo spamu czy rzeczy nieprzyzwoitych. Mimo wszystko tak samo jak mój kanał, tak i moja grupa na Facebooku, chcę, aby była jak najbardziej czysta, przyjemna, jak gdyby otwarte dla wszystkich, niezależnie od wieku, pochodzenia czy grupy. Więc to jest taka dobra rzecz. Teraz, czemu mnie nie widzieliście na YouTube przez tak długi czas? Czemu ja nic nie nagrywałem? Ten wpływ Instagramu, który był na mnie i ten Facebook, grupa, niby nic się nie powiększało. Nagle popatrzyłem na swoje numery, tego ile ja mam subskrypcji. Zacząłem się porównać do innych youtuberów, którzy robią dokładnie to samo co ja, czyli robią vlogi z Japonii. I nagle zauważyłem, że mój kanał jest jak gdyby niewidoczny. Mam zamiast więcej widzów, subskrybentów, mam coraz ich mniej. Zamiast więcej wyświetleń moich filmików, mam ich coraz mniej. Więc doszedłem do wniosku, że to co robię na YouTube jest po prostu nudne i jak gdyby odbiór rzeczy, których ja robię, jest bardzo malutki, dlatego też ja przestałem w to wkładać tyle czasu, ile wkładałem, ponieważ starałem się wrzucać mniej więcej jakieś vlogi czy rzeczy parę razy w tygodniu, ale nie przyniosło to zbyt dobrych efektów, prawda? Ja wiem, że moje vlogi czasem są za długie, ale niestety nie potrafię ich przyciąć albo zrobić z czegoś krótszego, ponieważ ja chcę pokazać Wam każdą chwilę tego, co się dzieje wokół mnie. Ja wiem, że to są takie rzeczy, które nie każdego ciekawią. I ja nie robię jak gdyby takiego dramatu, czy się nie wygłupiam na YouTubie. Nie robię siebie jak gdyby takiego, nie wiem, nie chcę nikogo obrażać, ale błazna. Bo ja wiem, że najwięcej
filmików, które przyciągnie jak najwięcej osób do oglądania, będą te właśnie takie najgłupsze, proste do oglądania, gdzie można się uśmiechnąć, zamiast patrzeć po prostu na spacer, gdzie gadam o Japonii. Ja to całkowicie rozumiem, ale Aska ogólnie powiedziała mi, jeżeli ja zacznę robić głupoty na YouTube, to lepiej abym skończył, ponieważ nie ma to po prostu sensu, aby się wygłupiać, prawda? Więc ogólnie z tym wszystkim ja zauważyłem, że wszedłem w ten wyścig szczurów, jak gdyby jak najwięcej subskrybentów, jak najwięcej filmików, jak najwięcej, nie wiem, popularności między ludźmi. I ja stwierdziłem, że ja w tym wyścigu nie chciałem wziąć w ogóle udziału. Od początku mój YouTube miał być tylko i wyłącznie jak gdyby moim pamiętnikiem, gdzie ja wstawiam vlogi, filmiki, mówię o Japonii, po to, aby moja rodzina, przyjaciele, znajomi mogli je zobaczyć. Dodało się więcej widzów, to się bardziej troszeczkę rozkręciło, ale ja w tym wszystkim się bardzo zgubiłem i nagle zauważyłem, że robienie tych wszystkich vlogów poprzez tą małą ilość subskrybentów, poprzez tą małą ilość komentarzy, udostępnień i tak dalej, do tego porównywanie się do innych ludzi stworzyło tą bardzo niemiłą atmosferę dla mnie, gdzie ja po prostu zdenerwowałem się, zgubiłem się, zrobiłem się smutny, jak gdyby taka, powiedzmy, forma depresji, kreatywności. Do tego, wiecie, te filmiki, o których mówiłem, że chciałbym zrobić jak gdyby takie dokumenty na temat życia Japończyków, też nie wypaliły do końca. Większość osób, o których właśnie spytałem, czy chcieliby, aby mógł udokumentować ich życie poprzez krótki filmik, jeden dzień, gdzie możemy coś nagrać, większość osób odpowiedziała mi nie. Dopiero ostatnio właściciel tej kawiarni Jaskółka, która jest niedaleko mojego domu, zapytał się mnie, czy ja mogę zrobić jego film. Coś się ruszyło, co jest bardzo dobre. Do tego wielu z was wysyłało mi dość sporo wiadomości. Krzysiek, co się dzieje, co robisz, dlaczego nic nie wstawiasz, czy jesteście okej? Okay? Co było naprawdę świetne. Dziękuję wam bardzo za te komentarze, że ktoś się martwi o to, co się dzieje w moim życiu. Chcę wam powiedzieć z góry też, że rzeczy między mną i Jaską są bardzo dobre. Życie płynie nam bardzo miło. W tym czasie, kiedy ja odsunąłem się od tych social media, jak gdyby moje życie nabrało troszeczkę więcej koloru, miałem mniej odpowiedzialności, ale z drugiej tej strony chciałem kontynuować YouTube, dlatego też widzicie ten filmik dzisiaj tutaj. Pozbyłem się GoPro. To jest głównie ze względu na to, że jednak nie lubiłem obrazu, jaki GoPro mi dawał, chociaż miał tą fajną mobilność i tak dalej, i tak dalej. Pozbyłem się. Będę nagrywać albo na kamerze, które nagrywam teraz, czyli GH5, ta kamera już bardziej profesjonalna, albo po prostu na iPhone, ponieważ jakość wideo z iPhone'u jest bardzo dobra, mi to nie przeszkadza. Kupiłem po prostu malutki gimbal znowu, który po prostu mi się zmieści do kieszeni i jak tylko będę mieć okazję, to po prostu będę dalej nagrywać. I teraz jak często będę wrzucać rzeczy na YouTube'a, to zobaczymy, na ile mi to życie pozwoli. Nie chcę znowu wpadać w ten popęd, gdzie będę starał się robić jak najwięcej, ponieważ nie było to dla mnie zbyt pozytywne. Będę starał się coś nagrywać na weekendy. Nie w środku tygodnia, ponieważ w środku tygodnia ja pracuję, muszę się uczyć japońskiego, uczę się jeszcze innych rzeczy tutaj, aby życie moje w Japonii nabrało troszeczkę lepszego poziomu, więc temu daję najwięcej energii. Ale na weekendy, jak zawsze z Aską gdzieś wychodzimy, to będę starał się coś nagrać. Do tego obecnie w Japonii zaczęło się już japońskie lato, czyli upały po 30 parę stopni, które zapewne widzieliście w telewizji. Jest okropnie, pocę się, kleję się i do tego dzisiaj jest wtorek. Jutro przychodzi tajfun, ale postaram się to nagrać. Nie powinien być zbyt, nie wiem, mocny, ponieważ zahacza tylko brzegiem o Tokio, będzie tylko padać, będzie troszeczkę więcej wiatru, ale będziemy bezpieczni, więc to będzie bez problemu. Ale nic, to na tyle, jeżeli chodzi o ten cały obraz tego, dlaczego mnie nie było. Mam nadzieję, że wejdziecie na tą nową grupę na Facebooku. Pamiętajcie, Krzysiek w Tokio. Znajdziecie tą grupę bez problemu i do zobaczenia tam. Jak zawsze będę czekać na wasze pytania oraz komentarze i do zobaczenia podczas kolejnego filmiku. Cześć!